Pamiętacie jeszcze 2018 rok, kiedy zaraz obok niego królem internetu była ona. I niestety parę lat później zniknęła i już nie jest tak popularna, jak była kiedyś. Mowa tutaj o Granny, czyli o grze, która za czasów swojej świetności była jedną z największych rzeczy w internecie. Aczkolwiek obecnie o grze praktycznie w ogóle się nie słyszy, a jej dwie ostatnie części przeszły jakby bez echa, z dużym naciskiem na tę trzecią. Cześć, witajcie, jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym odpowiemy sobie na pytanie, co się stało z Granny, a także dlaczego jej popularność tak bardzo spadła. I dlaczego Granny jest już czymś tak wielkim, jak była w przeszłości. Zatem jeszcze nim zaczniemy, zostawcie koniecznie kciuka w górę pod filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować, a także suba na kanale, ponieważ niezmiernie chciałem dobić 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego. Wpadaj koniecznie na mojego Instagrama, bo powoli będę tam coraz bardziej aktywny. Dobijamy tych 5000 followów do kiedyś. A poza tym szybkie info, teraz filmy będą chyba 3 razy w tygodniu. Przynajmniej się tak postaram, jak się nie uda, to będą 2, jak wcześniej. Tymczasem, moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać, bardzo proszę, zasiądźcie się wygodnie, albowiem dziś odpowiem sobie na pytanie, co tak naprawdę stało się z Granny. Jednak nim jeszcze przejdziemy do samej Granny, musimy cofnąć się o kilka lat wstecz, w okolice 2013 roku, kiedy pewien rosyjski developer, chmincie żart, zaczyna tworzyć swoją ogromną 10-częściową sagę gier o nazwie Slendrina. Jak wspomniałem, seria ta liczy sobie nieskończoną ilość części, bo 10, co jest naprawdę ogromnym wynikiem jak na horror indie na telefony. I generalnie wszystkie te gry przedstawiają właśnie historię tytułowej Slendriny, której nie chce mi się znowu omawiać, bo zrobiłem to w którymś z tych filmów, ale nie pamiętam w którym. Albo nawet we wszystkich, nie wiem. W każdym razie do czynienia mieliśmy z córką Slendermana czy coś? Poza tym same gry mógłbym właśnie podobnym mianem określić. Są to takie dzieci Slendermana, a dokładniej Slendera The Eight Pages. Bo tak, każda z tych 10 gier to mniej lub bardziej kopia tej gry, czy tak jak kto woli Slender Clone, który w wielu miejscach jest dużo, dużo gorszy od swojego protoplasty. W każdym razie sama seria nie była jakoś specjalnie popularna, mimo faktu, iż będąc młodym graczem androidowym, słyszałem o niej kilka razy. Parę razy nawet w to pograłem i nie wydawała mi się jakoś bardzo atrakcyjna. W każdym razie wszystko zmienić miało się już w 2018 roku, kiedy pewien spin-off całej serii wreszcie wyprowadził ją na sam szczyt, z którego bardzo szybko też spadł, ale spokojnie. Bowiem w listopadzie 2017 roku ukazał się spin-off całej serii zatytułowany Granny. Tak jest, mogę trochę pośmieszkować, ale to jest właśnie to. Kminisz nad tym, co zrobić, żeby gra była straszna. Kminisz, jak zrobić jakąś mega straszną postać, która wystraszy mnóstwo osób, dzięki czemu twoja gra nabierze rozpędu i będzie bardzo popularna. Co robisz? Tworzysz babcię, która trzyma cię w pokoju tylko po to, żeby później zabić cię w piwnicy, a w międzyczasie wielu z tego konceptu memuje, a to jest twój główny klucz do sukcesu. I ci się udaje. Tak jest, Granny, bo to o tej grze mowa, pojawiła się już w listopadzie 2017 roku, początkowo nie zbierając jakiegokolwiek rozgłosu. Pierwsza wersja tej gry była naprawdę prymitywna i pozbawiona wielu ikonicznych dla niej miejsc, które dodane zostały w kolejnych aktualizacjach. I to właśnie te kilka kolejnych aktualizacji o tyle fajnie rozbudowały ten koncept, że gra stawała się coraz bardziej atrakcyjna. Aż w końcu z początkiem drugiego kwartału 2018 roku zaczęła zbierać coraz to większą popularność, którą głównie zawdzięcza ponownie YouTuberom, którzy nagrywali z niej odcinki. Gra zyskała naprawdę gigantyczną popularność, wręcz zdaje się, że przebijając Baldiego pod względem hypu, jaki panował na tę produkcję. Sam o grze dowiedziałem się około maja 2018 roku i prędko nagrałem wówczas z niej dwa filmy na mój kanał, które są dość ciężkie w oglądaniu dzisiaj, ale spokojnie, byłem młody. Ale to właśnie z tamtymi czasami Granny kojarzy mi się najbardziej, kiedy grałeś w to w szkole na matematyce. Na przerwach, na boisku szkolnym, w domu i byłeś naprawdę w to zagrany. To były piękne czasy, człowiek się niczym nie przejmował. Teraz nie ma czasów. Ale oczywiście tego całego sukcesu by nie było, gdyby nie rozgrywka, która faktycznie była wciągająca, jak na rynek gier tego pokroju. Znaczy wiecie, indyków na telefony, bo przeważnie te gry nie mają zbyt wiele wspólnego z dobrą jakością. Granny po części miała. Zostajesz rzucony do chaty w lesie na jakimś zadupiu i voila, radź sobie sam. Generalnie po własnej obserwacji doszedłem do wniosku, iż Granny to takie Hello Neighbor, ale na odwrót. I już śpieszę z odpowiedzią, o co mi chodzi. Generalnie Hello Neighbor polegało na wejściu do domu oponenta w celu przede wszystkim inwigilacji jego sekretów, a także odkrycia wszelkich tajemnic, które skrywa jego piwnica. I to był naprawdę super koncept, gdyby nie sama gra, która go totalnie spartaczyła.
ale pogadamy o tym innym razem, spokojnie. Granny natomiast nie polega na poznaniu tajemnic naszego oprawcy, a ucieczki z jego domu. Naszym zadaniem absolutnie nie jest, by dowiedzieć się więcej na temat naszego wroga, a tyle co po prostu nie mieć z nim już nic wspólnego i wziąć dupę w troki i uciekać. Wiecie o co chodzi, tutaj nie wchodzisz do domu używając przedmiotów rozmieszczonych na mapie, a wychodzisz z domu, używając przedmiotów rozmieszczonych na mapie. Jednocześnie uważając na babkę na sterydach, która będzie cię szukać tu i tam. I to właśnie są podstawy gry. Lore także było prosto jak budowa cepa. Znajdujesz się w domu na zadupiu, musisz uciec z domu na zadupiu na przestrzeni 5 dni, bo inaczej babka z domku na zadupiu zabije cię w piwnicy domku na zadupiu. Ewentualnie pójdziesz na gilotynę w domku w lesie. Poza tym była tutaj taka pewna karteczka z informacją, co się stało z poprzednim typem w domku i co trzeba zrobić z melonem. To pamiętam. I to w zasadzie tyle. Wracając do tematu popularności, gra była popularna. Lecz myślę, że był tutaj pewien bardzo istotny czynnik, patrząc na to, że gra ma ponad 100 milionów pobrań w samym sklepie Play. Bowiem produkcja ta była niezwykle łatwo dostępna, a patrząc na to, że głównie zebrała ku sobie młodszą publikę, był to naprawdę ważny czynnik jej sukcesu. Bowiem przeciętny odbiorca tej produkcji, którym niewątpliwie byłem, nie musiał wydawać pieniędzy na kupno gry czy dodatków do niej, czy też nie musiał inwestować w swój komputer, żeby gra w ogóle mu ruszyła. Gra była wręcz banalnie łatwo dostępna, bo poszła praktycznie na każdym telefonie. Została wydana nie tylko na Androidzie, ale także i na iOS-ach, a jeszcze później pojawił się port na PC-ty, który dodał niewiele wnoszącą cutscenkę. I co do samej gry, która niewątpliwie osiągnęła gigantyczny sukces, to by było na tyle. Oczywiście pomijając te wszelkie bezsensowne update'y, przykładowo dodając tutaj cytat z pewnego mało znanego filmu, który oglądałem parę lat temu, kiedy jeszcze granie się interesowałem, budując garaż 2 piętra pod ziemią. To zdanie nie ma zbyt wiele sensu, ale w grze też zbytnio sensu to nie miało. Tym bardziej, że koło garażu była sauna, czy coś koło tego. Zatem w tej chwili pojawia się pytanie, co stało się dalej, bowiem bez dwóch zdań, gra szybko straciła swoją popularność, mimo faktu, iż dwa razy starano się ją odbudować. Resztę 2018 roku deweloper poświęcił na dodawanie nowych update'ów do gry, tak, między innymi dodając trochę bezsensowne piętra, a także tworząc wspomniane już wcześniej porty. W 2019 roku przyszedł sequel. Jego premiera miejsce miała 6 września, nosił on tytuł Dwie Wieżby. Granny 2. I szczerze powiedziawszy, było to bardziej coś w rodzaju DLC do jedynki, bo była to w zasadzie zupełnie ta sama gra, która przenosiła akcję w inne miejsce i dodawała nowego antagonistę. Dziadka. Oryginalnie. Jednak o tej grze nie można mówić jakoś zbyt wiele. Osiągnęła całkiem spory sukces, jednak chyba nieporównywalny do Granny 1 i dość szybko została zapomniana. Wydanie Granny 2 to także miejsce, w którym popularność całej franczyzy zaczęła szybować w dół. Warto też w tym momencie wspomnieć o pewnym fanmade'zie, fangame'ie, który popularnością chyba przebił Granny, tak mi się wydaje. Mowa to mianowicie o Piggy, czyli w grze dostępnej tylko i wyłącznie w Robloxie, która niejako przenosi Granny w multiplayer, gdzie zamiast babki mamy świnie. I to miało jakimś cudem większą popularność od swojego protoplasty. Nie wiem, nigdy w to nie grałem, jakoś się tym nie interesowałem, ale warto wspomnieć. Dodatkowo całą tę klapę zdaje się pieczętować trzecia odsłona serii, Granny 3, wydana w czerwcu 2021 roku, która jakby przeszła bez echa do tego stopnia, że na oficjalnej wiki poświęconej Granny brakowało jakiegokolwiek opisu czy wzmianki na temat tej gry. Jakby ona w ogóle nie istniała, ba, nawet do teraz pewnych informacji na jej temat po prostu na wiki nie ma. Co rzecz jasna w przypadku jedynki i dwójki pojawiło się dość prędko, zapominając w dodatku o fakcie, iż gra za chwilę będzie obchodzić rocznicę swojego wydania. Granny 3 w ogóle wydaje się być grą, która chce, ale nie może. Niby na papierze wszystko spoko, to znowu takie Granny 2, tylko w innym domu, gdzie z jakiegoś powodu cały czas żyjesz mimo faktu, iż przed chwilą dostałeś shotguna. Pojawia się tu także trzeci antagonista, Slendrina, więc no super, prawda? Tylko że nie. Jest jakaś taka nijaka. No, ale trzeba pamiętać, że przekroczyła te 10 milionów pobrań na sklepie Play, czyli jest w miarę dobrze. W każdym razie z perspektywy czasu widoczny w całej tej serii jest regres. I to całkiem niepokojące, a patrząc na to, że wcześniej deweloper był w stanie zrobić 10 gier ze Slendriną,
to nie zdziwię się, jak zaraz będzie 10 części Granny na przestrzeni najbliższych kilku lat. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Jaką przyszłość wróży Granny? Szczerze, nie wiem. Jednak póki co, niestety zdaje się, że ostatnie lata przedstawiły, że wszystko zmierza ku upadkowi, ale spokojnie nie wydajmy werdyktu. Jest tutaj jeden, jedyny sędzia, który takowy werdykt może podjąć. Ben, czy Granny kiedykolwiek odzyska popularność? Ben, czy kiedykolwiek Granny odzyska popularność? Ben, czy Granny kiedykolwiek odzyska popularność? Yes. Ben, jesteś pewien? No. Jak słyszeliście, pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu Ben. Zostawcie suba na kanale, ponieważ chciałbym bardzo dobić 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego, a także stawcie kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować. Tymczasem ja życzę wam wszystkim miłego dzionka, udanej majówki wam wszystkim, spędźcie ją jak najlepiej, trzymajcie się, do następnego, mówi do was Mondar, cześć!